dniach 11-13 września 2020 roku rozpoczynamy kolejne regaty JACK Klubu Polski Szczecin Cup. W tym roku regaty będą odbywały się na dwóch akwenach. Na akwenie Jeziora Dąbie Duże i na Zalewie Szczecińskim. Na Zalewie Szczecińskim jachty będą ścigały się w klasie ORC. Natomiast na Jeziorze Dąbie zorganizujemy wyścigi dla klas KWR, oldtimerów, które będą przeliczane w klasie KLR i dla jachtów bez pomiaru, którzy nie mają pomiaru, w klasie NHC. Niemniej jednak wszystkie jachty w tym roku również dostaną klasyfikację NHC, niezależnie od tego, w jakiej klasie się będą ścigały. Jaki jest harmonogram wyścigów na Jeziorze Dąbie? 12 września w sobotę o godzinie 10 będzie start do pierwszego wyścigu. Jachty, które ukończą wyścig w ciągu 2 godzin, będą czekały na akwenie do momentu, kiedy wszystkie jachty spłyną. I o godzinie 12 będziemy mieć start do drugiego wyścigu. O godzinie 14 start do trzeciego wyścigu. Powtórzę jeszcze raz, jachty, które uczestniczą w wyścigach, czekają na akwenie regatowym na następny start. Przewidziane jest przeprowadzenie w sobotę 3 wyścigów. Po tych wyścigach płyniemy do Mariny Lubczyna. Tam, jak zawsze, postój w marinie jest nieodpłatny i będziemy mieć swoje miejsca przy kei. 13 września w niedzielę start do wyścigu odbędzie się o godzinie też 10, a następny start do 5 i ostatniego wyścigu odbędzie się o godzinie 12. Również w ciągu tego dnia jachty po ukończeniu wyścigu czekają na akwenie do rozpoczęcia się następnego wyścigu. Na akwenie regatowym Jeziora Dąbie zostaną rozmieszczone po trójkącie 3 boje. Boja numerze 1, boja o numerze 2 i boja o numerze 3. Pozycje geograficzne tych boi podane są w instrukcji żeglugi dostępnej na stronie Jacht Klubu Polski. W instrukcji żeglugi zapisaliśmy trasę wyścigów tych regat, jak i również pokazaliśmy na mapie Jeziora Dąbie, po jakim trójkącie będziemy się ścigać. Mamy 5 wyścigów. Jednego dnia 3 wyścigi, drugiego dnia 2 wyścigi. Ale ze względu na kierunek wiatru zaproponowaliśmy uczestnikom regat 2 trasy. Trasę prawoskrętną i trasę lewoskrętną. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli będą wiatry z kierunków zachodnich, będziemy mieć trasę prawoskrętną. Jeżeli będą wiatry z kierunków wschodnich, będziemy mieć trasę lewoskrętną. Pierwsza boja, która jest w schemacie trasy, oznacza boję na wiatr. I zawsze mówimy o boi na wiatr, bo my się będziemy ścigać na pierwszą boję, która będzie tak ustawiona, żeby była boją na wiatr. Ale będzie to albo będzie miała numer 1, będzie ona bardziej na zachodzie, albo będzie boja miała numer 2, ale będzie ona bardziej na wschód wystawiona. Nie będziemy zmieniać ustawienia boi podstawowych, więc te boje będą miały swoje pozycje. Tylko statek komisji będzie tak ustawiał linię startu, aby był kierunek zgodny, albo wschodni, albo zachodni. Boje będą bojami pneumatycznymi. Państwo te boje znacie. Jaka jest procedura startu? W wyścigach odbywać się będzie procedura zgodnie z przepisem 26 przepisów regatowych żeglarstwa. No niemniej jednak proszę pamiętać, że jeżeli mówimy, że start jest o godzinie 10, to znaczy, że procedurę startową rozpoczynamy 5 minut przed pełną godziną. Linia startu będzie przebiegać między masztem statku komisji na prawym końcu, zawsze na prawym końcu statek komisji i boje koloru żółtego na lewym końcu. Linia w zależności od
ilości jachtów będzie około 150 metrów. Ważna informacja dla tych, którzy nie czytają instrukcji, że ma ją tylko 10 minut na przekroczenie linii startu, aby brać udział w wyścigu, więc maruderzy, śpieszcie się, tylko 10 minut do wystartowania. W regatach możliwe będzie zastosowanie następujących sygnałów. Możemy odroczyć wyścig, no z reguły wtedy, kiedy statek komisji nie zdąży rozstawić linii, to odraczamy start. Możemy odwołać wyścig ze względów na falstarty, które są dla nas kłopotliwe. Możemy również skrócić wyścig, jak i przerwać wyścig. W instrukcji żeglugi macie Państwo precyzyjnie podane flagi, którymi będziemy się posługiwać, dla tych, którzy oczywiście nie znają kodu flagowego. Jak i również będziemy sygnalizować flagami zieloną, że trasa jest prawoskrętna, a czerwoną flagą, że trasa wyścigu jest lewoskrętna. A to wszystko jest uzależnione od kierunku wiatru, który dopiero ocenimy na miejscu, na akwenie. Linia mety, zgodnie z instrukcją, dla pierwszego dnia, czyli dla soboty, będzie wystawiona na boi północnej pod Lubczyną. Oczywiście na prawym końcu statek komisji i flaga koloru niebieskiego razem koloru niebieskiego. Stosowany będzie uproszczony system kar. Uważam, że to jest potrzebne w każdej rywalizacji. Jachty naruszające przepisy prawa drogi będą musiały przyjąć karę 2 obrotów za naruszenie przepisu, dotknięcie znaku. Jacht musi przyjąć karę 1 obrotu. I mamy jeszcze w procedurze startowej flagę I. Co to oznacza flaga I? Flaga I oznacza, że na minutę przed startem jachty nie powinny znaleźć się na linii przedstartowej, a w trójkącie startowym. W związku z tym prosimy Państwa o przestrzeganie tej procedury. Jeżeli nie będziecie przestrzegać tej procedury, jacht otrzymuje karę w wysokości 20% jachtów zgłoszonych do regat. W naszych regatach również obowiązują limity czasu i planowany czas wyścigu. Jachty, które nie ukończą w terminie danego wyścigu, będą sklasyfikowane jako nie ukończył, czyli dostaną DNF. Wyścig pierwszy do godziny 12, wyścig drugi do godziny 14, wyścig trzeci do godziny 16, wyścig czwarty w niedzielę do godziny 12 i wyścig piąty do godziny 14. Jeśli będą jakieś konflikty na wodzie, formularze protestowe będą dostępne w biurze regat i zastosowane będą przepisy części piątej polskich przepisów regatowych żeglarstwa. Życzę wszystkim uczestnikom regat Jacht Klubu Polski Cup przyjemnego żeglowania. Do zobaczenia na akwenie regatowym. I to wszystko. Dziękuję.